Kłaniam się nisko. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy w nowym tygodniu. Widzę, że awanse wojskowe były. Jedni dymisjonowani, inni awansowani. Do tego dojdziemy. Ktoś musiał spać, żeby ktoś mógł się wznieść na szczyty. Witamy w kolejnym tygodniu, witamy w kolejnym odcinku. Niczego nie zabraknie, będzie wszystko. A jeżeli będzie wszystko, my dajemy od siebie wszystko, to wy musicie dać od siebie... jeszcze więcej. Tak, czyli... czyli subskrybowanie, lajkowanie, obserwowanie, dzwoneczkowanie, wystawianie ocen i przede wszystkim polecanie znajomym. Nic tak dobrze nie wpływa na rozwój prominentnej audycji, jak dobre słowo znajomego, tak. Rodziny, w pracy. Szerzmy się jak dobra choroba. Dokładnie tak, taka zdrowa. Jeśli jest zdrowa choroba, to my nią właśnie jesteśmy. Zapraszamy! Ciekawostki. Proszę. Dzisiaj jest z różnej strony, z każdej strony i pomyślałam sobie ponad to, że ciekawostki mogą jeszcze bardziej uczyć. No, spróbujmy. Spróbujemy dzisiaj. Spróbujemy. Spróbujemy. Ale to będzie jako ostatnia, ale zacznijmy spokojnie, zacznijmy od świata zwierząt. Jest to ciekawostka przesłana przez naszą słuchaczkę. Więc o lisach. Lis, aby pozbyć się pcheł, bierze do pyska patyk i powoli zanurza się w wodzie, tak, że tylko jego głowa jest sucha. Następnie powoli zanurza również głowę. Wtedy pchły uciekają przed wodą na patyk i po chwili lis wypuszcza patyk z pyska i wszystkie pchły lecą z patykiem w wodę. Niehumanitarne to. Ale genialne. Ale genialne, ale niehumanitarne. Pchły jeszcze na szczęście nie są pod ochroną. więc można. Będziemy wyławiać i te patyki. Więc można. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak na ciekawostkę przystało, było to bardzo ciekawe. To tak jak ucieczka przed pszczołami do wody. Chciałbym, żeby ktoś tymi gigantycznymi IMAX-owymi kamerami nagrał nam, uchwycił ten moment, kiedy pchły uciekają na patyk, jak Kate Winslet i Leonardo DiCaprio na kawałek unoszącej się na oceanie szafy. Są pewne nagrania. Może nie idealne, nie IMAX-owe, ale coś tam można znaleźć w internecie. I też są te rude pchły, co mówią, że się nie zmieścisz? Tak, i Leonardo mówi, że ty idź, a ja sobie spokojnie popłynę, ty zostań na drzwiach. Czak. Czyli, że pchełki tak między sobą? Kombat. Ostatnie miejsce na patyku i czekają. Jestem zły ham ze spływą pieniędzmi. Najpierw kobiety i dzieci. Odcinek ten na Spotify'u poleci w dniu wyborczym. Tak. Czyli w ciszy wyborczej. Tak. Dlatego możemy zachęcać do pójścia, jak zachęcamy co tydzień. Ja nie wiem, czy biorąc pod uwagę content, nie wiem, czy nie będziemy musieli przesunąć premiery. Bo? Bo będzie o polityce. A nie chciałbym płacić kary mandatu. A nie, żebyśmy mi się do końca zawsze ładnie wypowiadali o tych politykach. Zwalą na nas winę jeszcze, że ktoś przegrał. Albo wygrał. Cholera, więc jasne. Więc może być o 20 w niedzielę premiera. Spróbujemy. No. 23, 21. To sprawdzimy. Nie, a nie ma w ogóle 22? Poniedziałek premiera. Dobra. O tym doczytamy za tydzień. Dlatego zachęcamy, ale... A to też jest ciekawostka. Bez ciekawostki. Już nie zachęcamy do udziału w wyborach referendalnych, bo jak się okazuje, to jest pogwałcenie zasad ciszy wyborczej. Możesz zachęcać do wyborów parlamentarnych, ale zachęcając do referendalnych, rozumiesz? Tak. Wtedy przekraczasz... W ogóle się o to nie martwię, bo my wypuszczamy odcinek po ciszy wyborczej. Te 50% to do wszystkiego zachęcamy. Ależ to jest skomplikowane. Dobra, więc widzimy, jak wyglądają słupki. Tak. Jak wyglądają wszystkie exity, exit pole i tak dalej. Widzimy, że konfiguracja... Ipsosy, cebosy. Wszystko, fosy. Wszystko. Losy. 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 Losy ludzkie. Fusy, musy. I widzimy, że będzie problem z rządem prawdopodobnie. Chyba, że wydarzy się coś niesamowitego. Będzie jakaś koalicja. Są takie scenariusze. Może nawet być rząd mniejszościowy. I wtedy ja wyciągam konstytucję RP. O. Czytam 5 rozdział. Opisujący nie... Konstytucjonalista. Konrad Maria. Ta poważna miała być, miałeś się nie śmiać. Tylko mazurka śpiewać Dąbrowskiego, bo będzie poważnie teraz. Możesz się skupić? Gdzie byłeś ostatnie 8 lat? Kiedy ktoś poważnie na konstytucję spojrzał? Możesz się skupić? Proszę. Otwieram 5 rozdział. 5 rozdział. Opisujący sposób powołania prezesa Rady Ministrów. Tak. I mamy artykuł 154. Tak. W myśl którego... A się naczytał w tydzień teraz. Dużo czytał, no. Gotowy? Kołątaj. W myśl którego kandydata na premiera desygnuje prezydent w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. W
układzie podzielonego parlamentu konstytucja czyni z prezydenta głównego rozgrywającego. Andrzej Duda zdecyduje, kogo powoła na premiera. I może powołać każdego pełnoletniego obywatela Polski oprócz siebie. Nigdzie nie jest też zapisane, że ma to być ktoś z partii, która uzyskała najwięcej głosów lub weszła do Sejmu. Dlatego, panie prezydencie, drodzy rodacy, zgłaszam swoją kandydaturę. Zgłaszam to, że jestem gotowy, żeby pokierować tym krajem w tych trudnych i zawiłych czasach. I Polskę nie tylko noszę na sercu, ale również w sercu. Tak mi dopomóż Bóg. Wiesz co, nigdy nie myślałem, że to powiem, ale chyba będzie lepiej, jak PiS wygra. Nie sądził. Żałujesz mi? Ani trochę. Żałujesz mi? Ale ludzi mi kurwa szkoda. Kraju. Żałujesz mi, żebym został premierem? Maria, edukacja jest na skraju katastrofy. No. Marian zostaje premierem. To jest tak, jakby ktoś podbiegł sprintem i zepchnął tą edukację z klif. Fum! Będzie. Ale no nie. Jak ja mam z takimi doradcami osiągnąć sukces? Ja nie chcę teczki. Przecież ty zostaniesz sekretarzem. Czego? No prezesa Rady Ministrów. Ja chcę być skarbnikiem. Nie ma takiej funkcji. No na ministra finansów cię nie powołam. To twórz taką funkcję. Co to za premier, co nic nie może? Bo ja to robię wszystko dla was. Ty byłbyś wiecznie spóźniony. Na ekspoze byś się spóźnił. Ludzie by siedzieli, jedynka włączona od 15 minut, ten premier. Byłyby rekordowe przychody z reklam, bo wszystko byłoby 2-3 minuty nagle opóźnione. Jezus, jestem. Dobra. Narodzie, dobra, już. Jestem, przepraszam. Korki były. Jeszcze do roboty musiałem, dobra. Narodzie? Siemano. No gdzie jest spóźniony? Jaki spóźniony? Kwadransik 20 minut. Przed czasem. Tak by było. Więc zgłaszam swoją gotowość. To można zawetować to? No ty nie masz żadnego prawa. Bardzo bym prosił. To możesz też zgłosić swoją kandydaturę. Ja nie zgłaszam. Ja popatrzę. Z Irlandii czy z jakiegoś Azerbejdżanu. Poczytam w wiadomościach, jak nam idzie. Z nowym premierem na czele. No nie. Możesz odetchnąć. Zamknij sobie oczy, 5 sekund, pomyśl, pomasz i wróć na ziemię. A to bardzo ciekawe. Ciekawe. Wiesz, wiem, że ciekawe. Czeka nas chlew. Na to wygląda, że czeka nas niezły bałaganik. No to co? Słowo na dziś. Ale się zrobiło. Najpierw byłeś taki radosny, a teraz się zmartwiłeś. Ale wiesz co, zgasiłeś mój entuzjazm, bo ja czuję się naprawdę gotowy do tej funkcji. To, że ty się czujesz gotowy, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Czy my jesteśmy na to gotowi? To już bym się... Ten naród przeszedł przez dużo. To jest wybór jak z Michałem Probierzem. Swojego, który zna lokalne środowisko, nie boi się powiedzieć trudnych słów, ale wiesz, że już nie ma za bardzo co zepsuć. No, to chciałem powiedzieć. Wzięli Probierze dlatego, że nie da się bardziej tak... Ale ty, Marian, ty byś im pokazał ten niewykorzystany potencjał. No boli mnie to. Słowo na dziś nadesłane, jak zwykle przez jednego z naszych słuchaczy bądź widzów. Sięgamy do takich regionów, Marian, w których jeszcze nie byliśmy. A ja też mam z nowego regionu dzisiaj. Słucham, zaczynam. Super regionu mam. Z Podlasia, było ostatnio. Jest to słowo z Gwary Więziennej. PDW do wszystkich słuchających i oglądających. Dzisiaj jest odcinek słów wyklętych. Odcinek słów wyklętych. I jest to, w ogóle drugiego słowa się nauczyłem przy okazji, jak uczyłem się tego słowa. Jest jeszcze fajniejsze, ale już chcę być rzetelny i konsekwentny wobec nadchodzących wiadomości. Atanda. Atanda? Atanda. No to powiedzmy, że to jest taka jakby wokanda, czyli... Jak więzień, który chce wyjść na przepustkę albo skrócić wyrok, staje przed komisją. Nie. Ajajaj. Ale fajny miałeś tok myślenia. No premier. Wiadomo, szkoda go nie brać. Czekaj, muszę pomagać. Atanda, według Gwary Więziennej, jest to grupa strażników więziennych do zadań specjalnych. Wakanda? Atanda. Atanda. Wakanda też to, jak wakanda. Tak, no to specjalni, special. Między innymi do tłumienia buntów. A drugie słowo, którego się nauczyłem przy okazji z Gwary Więziennej, to peżot. Peżot? Peżot. Wiesz, na kogo się mówi peżot? To są więźniowie, którzy trafili do więzienia za pogwałcenie artykułu numer 207, czyli znęcania się nad najbliższą rodziną.
A jako, że 207 to najbardziej popularny model Peugeota, to mówi się na nich Peugeoty. Fajne. Double. Śmieszne, ciekawe. A u mnie jest dzisiaj gwara warmińska. Oj, to tam nas nie było. A nie, byliśmy. Nie byli, tak? Byliśmy, ale to było takie słowo, co później wszyscy pisali, że to u każdego. Że to w ich regionie też. Nadesłała pani Bożena. Piękne Mamy zdanie. Nadzieję, że nie z więzienia. Piękne zdanie. Bziołam klejdzie z długam szlejram. To jest przecież idisz. Co jest? Idisz. Idisz? No. Bziołam klejdzie z długam szlejram. Nie wiem, ja chcę tłumaczenia, bo jak znowu to będzie jakieś, że miałam śpioszki w oczach i nie mogłam rozwiązać supła, będę poirytowany. Patrz, ja wsiadłem do twojego Peugeota, nawet nie patrząc, czy ma czyste siedzenia, a ty nie chcesz się przejechać ze mną tym Peugeotem na Warmię. Wzięłam blejlam. Wziąłam klejdzie z długam szlejrem. Wzięłam coś z długim czymś. W białej sukni z długim welonem. No nie, ja byłem na Mazurach, byłem na Warmii. Tam nie mówili? Nie mówili. I jeszcze na koniec, bo to dosłownie... Sprawdziłeś to? Tak. I to dosłownie... Gdzie? W słowniku gwary warmińskiej. Dosłownie wpadło mi to w ostatniej chwili. Chciałbym tym się podzielić, bo to jest ciekawostka łamane na słowo na dziś. Ponieważ zostało wybrane boomerskie słowo roku 2023. Tak, widziałem. Pierwsze miejsce zajęło Proszę ja ciebie. Proszę ja ciebie. Drugie miejsce Facetka, a trzecie Za moich czasów. No. To jest dobre podium, ale jeszcze bym dodał, kto to widział, albo kto to słyszał. Może za rok. Może za rok. Więc proszę ja ciebie, przejdźmy do gratulacji. Essa. Boomerku. Essa też było na liście. To było pierwsze słowo, które połączyło boomerów i słowo młodzieżowe. Ty. Bardzo nisko się znalazło. Jak na Oscarach, była przerwa muzyczna, żeby mnie wyciszyć. No skandal. Muszę coś wyjaśnić. Tydzień temu... Nie ja montowałem ten odcinek. Ktoś cię złapał na kłamstewkach, na oszustwach? Poczekaj, nie ja montowałem ten odcinek. Ahaś. Zostałem bezczelnie opluty, poniżony. No, brzmi jak zasłużone. Zrobiono ze mnie jakiegoś przygłupa. To jest jak każdy odcinek. Który nie wie, że po włosku gnioki to gnioki, tylko gnioci. I ten odcinek został generalnie sfabrykowany. Aha. Tyle chciałbym powiedzieć. Wyciągnięty z kontekstu. Fala hejtu zalała mnie. O! Jest. Czyli nie dość, że Konfederacja, to jeszcze pospolity celebryta. Najpierw wyciągnięty z kontekstu, a później zalała go fala hejtu. Ale mamy wiernego fana, którego obaj doskonale znamy. Marcinka. Marcinka B. Który dokopał się do jakich informacji? Że są jednak regiony Włoch, gdzie się mówi gnioci? Znaczy, od tego trzeba zacząć, że ja generalnie mówiłem jeszcze w innym dialekcie. No tak. Ale tego palermiński. Już, tego już nie szukałeś. No. I znasz Marcinka? Znam. Marcinek wysłał taką wiadomość dźwiękową, chciałbym z nią się podzielić tutaj z nami, ponieważ i miał pretensje i za gnioki, i za gnioci. Jesteś gotowy? No. Czyli on mówi gnioty na kawałek patologii? No proszę. El Mariano, El Mariano. Ja dopiero teraz odsłuchuję najnowszy odcinek, ostatni odcinek Bulwaru. I jestem zszokowany, ponieważ z tego, co zdążyłem zauważyć, to ty często podróżujesz do Italii i ty nie wiesz, jak się wymawia. Gnioki, gnioki, czy gnoci? A co, skąd ty jesteś? Skąd ty jesteś? To są kopytka do Więc to są po prostu kopytka i na kopytkę zamknijmy sprawę. Nie wiem, czy ta wiadomość cię wybieliła. Nie sądzę. To są po prostu kopytka. To są kopytka. Czyli to było w ramach sprostowania. Tak. Szanowni państwo, jako że sami się domagaliście, powiem szczerze, niechętnie się zabieram za ten temat, ale skoro naród się domagał, widzowie, słuchacze prosili, no to kilka słów gratulacji od Bulwaru dla debaty w Telewizji Polskiej. O. Zacznijmy od tego, że to będą antygratulacje. Spierdzili nam kawał dobrego materiału. To mogło być świetne. Zgadzam się. To mogło być wspaniałe. Mogły gasnąć światła, mogli im wyłączać mikrofony, ktoś mógł się z kimś pobić, mogli na siebie pluć. Było jak na Bałkanach. Za spokojnie. No tak! Można było bałkańską krew puścić. Takiego właśnie bałkańskiego posiedzenia Sejmu. A pamiętaj, że to są moi potencjalni przyszli podwładni. Nie dam rady.
Nie dam rady na tym wyciągnąć. Ja mam słabe serce, naprawdę. Ja mam słabe serce. Ale, no pomimo, że było to rozczarowujące, to dosłownie po słówku, po zdanku. Słucham. Na temat każdego z kandydatów. Każdego debatującego. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Klasyczny szkolny kujon. Zawsze przygotowany. Pierwsza ławka. Życzysz mu bardzo źle. Nikt go nie pyta, to niestety za każdym razem wypada świetnie. No i to już jest, można powiedzieć, taka mała tendencja. I podśmiechuje się w duchu z reszty. Tak, że nie wiedzą. Że nie wiedzą, albo że uciekają od odpowiedzi. Niestety, chcąc, nie chcąc, Krzysztof Bosak zawsze wyśmienicie wypada w tego typu przedsięwzięciach i tego nikt mu nie odbierze. Niejaki premier. No teraz nie wiem, czy mogę mówić o innych premierach, jak z jednym już siedzę. Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki bardzo, wiesz, kogo mi przypominał? Takiego ziomeczka ze szkoły, co ma ciotkę w komisji maturalnej i idzie na pewniaka. Tak, idzie na pewniaka, bo zna jeszcze, pytania. Na kacu jeszcze, że nie musiał się uczyć, powtarzać co dzień wcześniej. Zna pytania. Bardzo spokojnie, mało merytorycznie, ale on był przygotowany i on się z tym czuł w porządku. No, ale spocił się przed wejściem, jeżeli ktoś go przyciął. Tak. Wała. O Jezu. I się okaże, że jednak nie dostał gotowca. To zaraz dojdziemy i do tego scenariusza, bo to kolejny debatujący. No ale wszyscy widzieli, Mati bardzo skupił się na swoim byłym koledze Donaldzie, no i na tym polegała zdecydowana większość jego wypowiedzi. A tym, który się spocił, bo myślał, że coś wie, ale nie był pewien, czy wie, i wchodził tak naprawdę na 50-50, to był Donald Tusk. On mi przypomina tego gościa, który właśnie nie ma ciotki w komisji, ale ma ziomka w drukarni w Białymstoku i on mu te pytania rano przekazał i jest, być może trafił. Jest niedosłyszący i pada bateria w aparacie słuchowym. Robocie! Donald wyszedł, no nie był sobą, nie był, w ogóle przyjął tą dziwną strategię atakowania PiSu i Mateusza, był zestresowany, spięty, no nie wyglądało to najlepiej, no mnie nie przekonał. Ale wiesz co też, między tym Morawieckim, to już jest bardzo abstrakcyjna myśl, ale między Morawieckim a Tuskiem jest taka niezdrowa chemia, jak u pary, która się kłóci po to, żeby później do łóżka wskoczyć? Tak, i żeby się fajnie pogodzić. No to jest... Wyczuwam to. Ale widać, że to jest... Dwóch eksów się spotkało i nie do końca sobie wyjaśnili. Tak, chcą na siebie napluć, że wcale za sobą nie tęsknią. Ale śnią o sobie. Ale jak walną 2-3 lufy, to się może źle skończyć tego wieczoru. Języki wystawiają na odległość. Na odległość, ale wystawiają. Dobrze, że byli na trzeźwo na tej debacie, bo naprawdę nie wiem, co by się wydarzyło. No i teraz jest ta pani z lewicy. Oj... Kurde. Ona, wiesz co, ja mogę ja? Proszę. Uczyłaś się do matury ustnej z polskiego, a była w kalendarzu jednak matma dzisiaj. Ale nie wypadło najgorzej. W tym męskim gronie zestresowana jeszcze z tym, no nie, Shoring? Ja na nią mówię śmigus-dyngus, no ale to jest chyba Shoring Wielkus. Shoring Mary. Moim zdaniem nie wypadła najgorzej. No miała trudne zadanie, same chłopy, ona sama. No i nazwisko, które źle brzęczy w TVP1. Po prostu jak coś... Sprzężaj. Jak coś brzmi jak Schleswig-Holstein, to jednak powinien pójść ktoś inny. Tak? Sprzężaj. Sprzęga. Dźwięki. No i był Szymek Hołownia, który troszkę konkretów, troszkę telewizyjnej bajerki, jak za TVN-u. Szukał Prokopa. Wiele ludzi mówi, że wypadł najlepiej. No, w top 2. Nawet top 2 Zbychu Boniek uznał, że zdecydowany zwycięzca. A Zbychu to już o wszystkim. On wszystko wie o wszystkim. To już jest naprawdę... Człowiek, który wypowiada się na każdy możliwy temat w internecie. Wszystko wie. No i był ten. Niezrzeszony, bezpartyjny Krzysiek Maj. Majek. Wiesz, kogo mi przypominał? Gościa, który Włefiste. Pierwszy... Nie, on pierwszy raz był w telewizji koło Fortuny i czekałem, aż pozdrowi rodzinę tylko. On czekał może, tak. W jednym studiu było nagrywane z Norbim o 18, a nie, wcześniej, bo o 18 była debata. Z Norbim tam o 16, a później wpadł na to. On mówi... Ciągle mówią teraz pan, a nikt nie kręci. A mikser jeszcze trzeba zabrać. Kiedy i zerkam co chwila. Kiedy Iza Krzant wchodzi? Bo ja dla pani Izy. No, przysięgam, czekałem tylko, aż pozdrowi tam ciotkę, wujka.
matkę, ojca, kogokolwiek. Ale się cieszy. Bardzo się cieszy. Po prostu fajnie być w telewizji, nie? Wiesz, rodzina zdjęcia telewizora robiła. Tak, wszyscy chcieli. Kapitalnie. No dzisiaj jest już po wszystkim. Jak siebie słuchamy, to jest po wszystkim. Po wszystkim. I to wszystko jednak oni wypadli. Po wszystkim. A, bo już wszyscy w sumie. Ale skrzyk. Jejku, a ja tak mnie rozbudziłeś. Mam teraz dwa słuchało. Scenariusze na poniedziałek. No. One są standardowe przy każdych wyborach w ostatnich 8-10 latach może nawet się powtarzają. Liczymy jeszcze raz? Nie. Już zostawmy poważne rzeczy. Dobrze. Przejdźmy do fajnych rzeczy. Instagram. No. Celebryci. O. Szykują się dwa możliwe scenariusze. Bilety w jedną stronę. W jedną scenariusz stronę. Pierwszy wygrywa dotychczasowa władza, nie daj Boże, jeszcze wchodzi w kolaborację z Konfederacją. Wszyscy wypierają z kraju. Ja już tu nie mieszkam, to nie jest mój. Pakuje mój się. Pakuje się, bilety. Mieszkania na wynajem, na tym, na Oliksie nagle ogłoszenia wstawione, ale zaraz będzie nikt. Płacz, oczywiście będą, wszyscy zmieniają paszporty, to już nie jest Polska. I przypomną sobie, że tylko po polsku rozmawiają. Tak, a za miesiąc sobie przypomną, że TVP dzwoniło z fajną ofertą na koncert i że może dobrze byłoby zagrać. I za granicą każdy ma wywalone jaja na nich po prostu. Są na rynku pracy warci tyle, co Pol Pogba obecnie w Turynie. Ja to kelnerka. A przecież ja śpiewam. Ładnie. To będziesz śpiewającą kelnerką. Tam. Cola? Frutti di mare. Spaghetti. Jest miejsce, słuchajcie. Ja chcę, powiem ci tak. Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, co chciałbym, żeby się jednak wydarzyło, bo jest dosyć ciekawie. Ale chciałbym zobaczyć, żeby naprawdę ktoś wyjechał i te relacje z zagranicy, tych wielkich gwiazd obrażonych. Tak, najpierw ta euforia, tak. Że tu się żyje lepiej, tak. A później takie gasnące tak. Promienie. No i później wiadomo, OnlyFans. Albo powrót. Że jednak przyjeżdżam. A drugi scenariusz? No. Że to się zmienia władza? Zmienia się władza. Cztery partie w koalicji. Cztery partie, 700 osób na stanowiskach. I nagle witamy w lepszym świecie. Tak. W nowej Polsce. Inaczej już jest. Odmienionej. Powietrze inaczej pachnie. Oj, wolność. będzie wolność wszędzie. I powiem ci, że czekam na oba scenariusze z wielkim entuzjazmem i z wielką radością. I też Instagram się zapił. Po prostu od odświeżania. No nie będę mógł wyrobić, żeby każdego sprawdzić. Bo wiesz, jak będzie? Będzie w poniedziałek ta wolność, a w środę już znowu będzie w robocie, tak. No bo się nic nie zmieni. Podatki dalej wysokie, dalej te socjalne, o co chodzi? Kurczę, piórko, tu 500+, tu mieli zabrać, tu mieli oddać, nic się nie zmieniło. Ale czekam, bo właśnie bardzo mnie cieszy, kiedy celebryci wypowiadają się w ten sposób i mam nawet taką małą później celebrycką nieciekawostkę, znaczy, tylko gratulacje. Tak, mogą się wypowiadać. Mogą. Jest wolność słowa. Bardzo dobrze, że gdzieś tam każdy... My tego potrzebujemy. Właśnie o to chodzi, bo Janusz Kowalski jest na czwartym miejscu na liście. Nie wiadomo, czy będziemy mieli kontent z Opola. Więc potrzebujemy nowych, świeżych twarzy. W ogóle twarzy. Z tego miejsca chciałbym zaapelować do celebrytów. Zacznijcie, robić skandale. Bo na samej polityce to my nie dociągniemy. Cienizna ostatnio. Cienizna, naprawdę. Obijacie się. No, dzięki Bogu Klaudia Eldurski uratowała trochę honor w tym tygodniu. Dobrze, że musi tankować. Ja wiem, czy musi. No, zaraz do tego dojdziemy. Z mojej strony gratulacje. Dla Antka Macierewicza. Skąd tego wykopałeś? Wyszedł. Nikt go nie widział. Wyszedł, pomachał na lewo, pomachał na prawo. I przypomniał sobie, że był kiedyś ministrem? Był. Obrony Narodowej. MON. Tak. Później przyszedł Błaszczak, zabrał mu fuchę. Ale jak widać, Antek do końca się z tym chyba nie pogodził. Planuje powrót? Nie wiem, czy powrót, ale... Zapisał się do WOT-u? Ma swoją wizję. Aha. Na bataliony. Na szwadrony. Aha, on ma wspaniałe wizje, bo on w miejscu Pałacu Kultury chciał zbudować pomnik Matki Boskiej. Obejrzał zieloną... granice. Tak. I zobaczył, że z tymi granicami jest tak różnie. Więc trzeba je troszkę wzmocnić. I trzeba pomyśleć, gdzie mamy zasoby ludzkie, które mogą w tym pomóc dla Wojska Polskiego. Boję się. Jesteś gotowy? Nie. Jesteście zdecydowani sprawiać, żeby koła gospodyń wiejskich stanowiły jedną z istotnych źródeł siły narodu polskiego. Koła gospodyń wiejskich obok Armii Polskiej,
dają nam siłę, poczucie bezpieczeństwa i poczucie wielkiej przyszłości narodu polskiego. Tak jest! Koła gospodyń wiejskich! To jest nowa odpowiedź na zagrożone polskie granice. Będą pierożki nadziewane trotylem rzucały? Bom! Bom! Polskie napalmy. Kopytkami będą strzelały? Koła gospodyń wiejskich! To jest odpowiedź Antka na nasze problemy. Niewiarygodne. To jest pomoc dla ministra obecnego obrony narodowej. Jeżeli sobie nie radzi z brakiem brakami kadrowymi w polskiej armii. Ja się cieszę, że są fachowcy. Że jest odważny człowiek, który nazwie rzeczy po imieniu i wskaże rozwiązania. On buduje, on szuka nowych fundamentów polskiego bezpieczeństwa. Koła gospodyń wiejskich. Gdzie ci bliżej obecnie? Do wojska czy do koła gospodyń wiejskich, gdybyś miał stanowić o bezpieczeństwie Polski? Pod kątem wieku i mentalności to ja już lepiej ten makaron. Pierożków. Więc widzimy, że Antek starszy, ale fantazji mu nie brakuje. Nie po to 35 lat unikałem wojska, żeby się na froncie teraz nalać w fartuchu łowickim. Co tu się dzieje? Ale myślisz, jakie rozstawią na froncie? W której linii? Nie wiem. W drugiej? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Co za cymbały. I teraz... No? Gratulacje dla Klaudii Eldursi. O, Klaudiunia? Klaudiunia. W ogóle polscy celebryci biorą się za ratowanie Rzeczypospolitej, co jest urocze. Klaudia Eldursi postanowiła... Nie wiem, tak mnie to gniewa. Ale co? Nie mogę pozostać obojętny i obiektywny. Klaudia Eldursi postanowiła zdekonspirować paliwowy problem na stacjach Orlen. A, w szpiega się zabawiła. W szpiega się zabawiła. Klaudia Eldursi stała się bohaterką polskiego internetu wśród ludzi, oczywiście popierających dzisiejszą opozycję. Pokrzywdzonych, stłamszonych. I dla mnie jest to niebywałe, ponieważ obejrzałem sobie ten filmik. Jak wnioskuję, pani Klaudia zatankowała, podjechała na stację Orlen, gdzie no, nie jest wielkim sekretem, nie dzieje się najlepiej z benzyną ostatnio. Znaczy ceny są super, tylko rzadko można kupić. Bo tam tak... No, ta paliwowa grypa przechodzi. Wiesz co, to jak z promocjami na Zalando. Tak. Ciągle jest, tylko nie ma twojego rozmiaru. 17XL mamy, ale minus 65%. Spadochron możesz tego zrobić, na przykład. No i podjechała sobie na tą stację Orlenu. Jak rozumiem, podjechała pod dystrybutor, na którym wisiała kartka. Że nie ma. Że jest awaria. Ale pomimo to postanowiła zatankować. Ona nie wierzy. Znaczy... postanowiła nagrać filmik, bo miała tę chwilę wytchnienia. No i przyszedł ten chłop z Orlenu i mówi, że jest awaria. No i ona już wtedy sobie myślała, że mam cię. I got you. To i teraz patrz, dekonspiracja. Jak Szymon Majewski. Czyli co? Nie ma benzyny? I on jej mówi, że no jest benzyna, ale nie może jej skasować, bo jest awaria. Czyli jest benzyna. No tak, ale nie można jej nalać. I wydaje mi się, że chodzi o to, że nie można nalać z tego dystrybutora. I sobie, no oczywiście Orlen się do tego odniósł i pokazał, jak na filmiku za nią jest mężczyzna, który normalnie tankuje. Ale ona powiedziała, że to nieprawda i tam wykadrowała, że jest 0-0 na dystrybutorze, ale na nim nie wisi kartka, że jest awaria. Widać na następnym z tyłu, że tam wisi kartka, że jest awaria. I ludzie oczywiście, brawo za odwagę, pani Klaudiu, świetnie, właśnie w takim kraju żyjemy. I sobie pomyślałem, Boże, jak łatwo jest manipulować tymi ludźmi w internecie. Powiem ci tak. Ona byłaby ukochaną synową w twoim domu. Ja ostatnio bardzo dużo jeżdżę. Ja jeżdżę od groma ostatnio. I jeśli chciałbym zamanifestować, to ja jadę na BP, bo jest benzyna, jest trochę drożej i nie ma dystrybutorowej grypy. Wszystko działa, kurwa, gra i trąbi zespół kombi. Więc po co jedziesz tam, żeby nakręcać? I czym zakończył się filmik? No. I widzicie, szanowni państwo, dlatego 15 października wszyscy na wybory. No brawo za odwagę, kurwa. Podjechałaś pod dystrybutor, na którym jest napisana awaria i nie możesz zatankować. Ja jako akcjonariusz PKN Orlen jestem oburzony takim zachowaniem. Ja jestem oburzony, że ludzie uważają to za symbol odwagi w XXI wieku. Wolności. Co się stało? Co się zawsze dzieje w tych momentach, Marian? Co się dzieje celebrytom? Ale to jest dużo. Przepraszam, nie wiedziałam. Dalej? To takie depresja, mówiłeś zły dzisiaj. Dzień. Dalej?
O kurwa, nie wiem. Za. Jebiście. La. Tana. Zalała. Zalałam. Zalała ją. Fala hejtu. No tak! Oczywiście. No zapominasz, że jeśli stajesz naprzeciw Orlenu, to jest 35% ludzi w kraju, którzy bardzo lubią Orlen i obecną władzę. I dużo czasu mają. I dostała dużo brzydkich wiadomości. Ale takie bardzo brzydkie? Okropne niektóre. Jak Marcin D, czy nie aż takie? No, tego typu. Właśnie tego typu. I za paliwko? Ludzie napisali, Daniel, jeden kur... Na naprawdę, nic śmiesznego, nie wolno się z tego śmiać, ani trochę, ale dlatego ja wyciągam pomocną dłoń. Pani Klaudio, w tym kraju są ludzie stworzeni do tego, żeby rzucać takie wyzwania wielkim koncernom, politykom i tacy ludzie nazywają się Bulwar Podlaski. Od tego jesteśmy my. Trzeba mieć amunicję. My robimy to fajnie, robimy to śmiesznie. Chodzi, co nam ludzie piszą na YouTubie, a piszą nam przepaskudne rzeczy. Pierwsza zasada. Jak rzucasz wyzwanie, albo jak chcesz kogoś obśmiać i ludzie cię później oplują, to nie płacz. Nie płacz. Nie płacz. Nie płacz. To jest nieprofesjonalne. No, z czym do ludzi? No ale tak czy siak, oczywiście kraj podzielony znowu na pół. A Daniel poprosił, żeby mu dużego podgrzali i tak. Czytał te komentarze. Pewnie tak. Ale naprawdę, jak chcesz zatankować... i chcesz zagrać na nosie Obajtkowi, to se pojedź na BP. No albo na jakąś inną, na tą węgierską, co ostatnio sprzedaliśmy. A jeszcze Polska jest. Jaka? Unimot ma Toje? No to na Toje. Nie, Toja, przepraszam, moja nie Toja, bo Toja to elektronarzędzia. Moja. Na moją, to pojedź moją. Na moją. To ja jeszcze chciałbym ze swojej strony pogratulować, dawno również nie było tej jednostki w naszym kąciku gratulacyjnym. Wiesz, o kim mówię? Kogo on myśli? Kobietę petardę? Policję. O. Jak co tydzień. Miał miejsce napad na bank. Aha. W Pieckach na Mazurach. Zeszły poniedziałek, po południu. Jakby to powiedzieć? Policja szuka sprawcy. Policja opublikowała wizerunek sprawcy z prośbą do narodu, aby pomogli go złapać. No wiem, to ten kask. Tylko nasz poszukiwany miał na sobie kask. Poszukiwany biały mężczyzna w kasku około 1,70 m. I w ciemnym ubraniu. Help. Czy ktoś z was widział osobę o takie... Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. O takie jednoznacznym rysopisie. Proszę. Nie można się pomylić. Niech pomoże. A ja również chcę pomóc zaangażować się w tą akcję. Prosimy tą osobę, jeżeli wie, kto to jest, aby zadzwoniła pod 112 lub bezpośrednio do policjantów z Komendy Powiatowej w Mrągowie pod numer telefonu 47 73 28 200. Zróbcie nam tą przysługę, zgłoście się sami. Ale pomyśl sobie, jaki syf mógłby się zrobić, jeżeli wszyscy ludzie zaczęliby dzwonić, że widzieli kogoś w kasku i mają trop. Ja bym po złości. Za tą fuszerę, za to zdjęcie, co zostało wystawione. Ja bym dzwonił 12 razy. Motocyklista jechał bardzo szybko, na pewno kogoś okradł. Ja bym rowerzystów wszystkich. Na pewno miał kask, tylko wyrzucił. Bo ty nie lubisz tych rowerzystów. A jesień jest kochana, bo rowerzyści znikają z ulic. No, jak bociany odlatują do Algierii. Razem z rowerzystami. Niesamowite. Ostatnie z moich. Serdeczne gratulacje. I znowu, prosty Polak. No. Naród wzywa go do pomocy. Chodzi o nikogo innego jak o Roberta Lewandowskiego. Robert w ogóle miał super tydzień teraz, wiesz? Mocno, miał czas. Miał być na L4, a się pokomplikowało. A pomyśl sobie, to jest właśnie pierwszy raz miał trochę więcej czasu. Jak on skończy karierę, on może być jak Marcin Najman, jak Zbychu Boniek. Może się okaże, że ma jednak zdanie na każdy temat. Być może, ale jak się okazuje, nie ma zdania, bo niektóre jego zdania to przypadkowo córka kliknęła. Bez zdania. Córka kliknęła? Tak, słyszałeś o tym? Co zrobiła? U Lewandowskiego na TikToku on podał dalej film z Donaldem Tuskiem. No. No i wszyscy już ochujeli, że Robert, wiesz, wreszcie po 30 latach zdecydował, że powie, kogo tam popiera w polityce. Od razu Kucharski się wypowiedział, że Lewy to zawsze popierał Tuska. Tusk to skomentował, że nadchodzi czas pojednania. Wiesz, oni już wszyscy zaczęli tam w tej euforii, w zamęcie przedwyborczym. Aaa, Lewy nas popiera! Się pytali, czy w Monachium i w Barcelonie mogą głosować. A później Lewy w wywiadzie powiedział, że... No on też już, on już nic nie może zrobić. On nie może powiedzieć, że podał film Tuska. On powiedział, że przeglądał z córką TikToka i ona musiała coś kliknąć. I wiesz co? No i co? Jaka jest prawda? Tu było miejsce dla Janusza Kowalskiego,
Córka Lewandowskiego urodzona w Niemczech na niemieckiej ziemi podała dalej film o Donaldzie Tusku. To się prosi o komentarz, panie Januszu. Ale nie chcemy prowokować, bo nie o tym to miało być. Robert Lewandowski ma ruszyć na ratunek objawień maryjnych w Gieczwałdzie, o którym już kiedyś mówiliśmy. Chryste Jezusie, panie, nie rozumiem. Jeszcze raz. Pełnym zdaniem. No. Robert Lewandowski ma ruszyć na ratunek objawień maryjnych w Gieczwałdzie. W jaki sposób? O których kiedyś mówiliśmy. No było coś. Pamiętasz, że Gieczwałd i Lidl chciał tam wysypisko. Otóż niejaki Jerzy Schmidt, były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz senator, zaapelował osobiście w liście do Roberta Lewandowskiego, aby ten powstrzymał Lidla. I? No ale napisał tak. Dla milionów Polaków jest pan wzorem sportowca. Podziwiamy pana talent i postawę na boisku. Wiadomo, a jak nie strzelał 3 mecze na narodowym, to do Arabii, wyzdali, do Arabii, do Niemca. Dla Niemca strzelasz, ale wiadomo, no bohater, to zawsze pana wspieraliśmy. Każda zdobyta przez pana bramka dla reprezentacji napawa nas dumą i radością, a Polacy po prostu nie mogą się nadziwić, ile pan zarabia tych pieniędzy na godzinę. Ale już nie o tym. Bla, 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 jest dużo bla, 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 bla. O cudach maryjnych, objawienia. I teraz końcóweczka. Pana głos w obronie Gieczwałdu z pewnością zostałby rozważony przez kierownictwo sieci Lidl, co mogłoby się przyczynić do zmiany lokalizacji projektu. On stoi, ten budynek, czy jeszcze dopiero zaczęli kopać? Nic, nawet łopaty nie wbili jeszcze. No to jest czas, żeby Robert przyjechał. Jest, a wiesz co sobie... On pomyśle? Ma działkę niedaleko. W Lidla? No, na Mazurach gdzieś tam ma. No może i ma, ale dobry ambasador, mówi po niemiecku. No, jest twarzą Lidla. I jest twarzą Lidla. Z Anią. No. I jeśli ktoś ma stanąć w obronie Matki Boskiej Gieczwałdowskiej... Tej świecącej? Jeszcze nie, bo nie ma wysypiska. Ale było 160 objawień. To wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest odpowiednią osobą. Bo czemu nie? A widzę to. Ja też to widzę. Widzę to. Ale tak. Widzę też, jak nie stanie. Oj, to będzie, to znowu będzie Niemcem. To takim najgorszym Niemcem. Brzydkim, brudnym. Najgorszym Niemcem. Najgorszym, antymaryjnym. A wiesz, jaka byłaby najpiękniejsza puenta tej historii? No. Gdyby rzeczywiście nie było Lidla, a powstało jakieś fajne boisko dla dzieciaków. Z inicjatywy Lewandowskiego. W tym Gieczwałdzie. Miejscu. No, dla tych 16 dzieciaków z Gieczwałdu, żeby mieli gdzie no to te piłkę pokopać. No to mniejsze, to mniejsze, dla szóstki. No wiadomo, połówkę im postawić. Robert, za darmo, po prostu ci daję pomysł, piłka jest po twojej stronie. I najważniejsze pytanie, czy w twoim sercu jest Polska i Maryja zawsze dziewica? Nie odpowiadaj. Wśród 160 objawień? Gieczwałdowska tylko i wyłącznie. O inne w ogóle nie prosimy, prosimy tylko o gieczwałdowskie. Goodbye, guys! Goodbye, guys. I to by było na tyle. Dzięki, że byliście z nami po raz kolejny. No nie wiem, no co wam mogę powiedzieć? Słyszymy się, my nagrywamy jeszcze przed, ale już słyszymy się w nowej albo starej rzeczywistości. Jednego możecie być pewni. Bulwar Podlaski zawsze na warcie. Niezależnie od tego, kto będzie premierem, oby nie ten cymbał, ale my zawsze będziemy z wami. Jest mi tudzież smutno, jestem rozczarowany. Masz taką, za mało pracujesz dłońmi, wiesz, nie możesz być premierem. Taką negatywną aurę od ciebie odczuwam, ale również dziękuję za dziś. Fajnie, że jesteście, odzywajcie się, oglądajcie, słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami i sayonara! Ciao!